Cześć, witajcie. Z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Zapraszam na unboxing standardowego wydania gry Silent Hill 2 na PS5. Teraz właśnie niedawno była premiera i oczywiście powrót do przeszłości, czyli ten oryginalny Silent Hill z 2001 roku. Tutaj mamy remake, tu mamy oryginalną wersję, czyli minęło dokładnie 23 lata od premiery, gdzie właśnie Konami wraz z Bloober Team zdecydował się zrobić remake. Tutaj widzimy PEGI 18, wtedy na oryginale było tylko PEGI 15. To też trochę dziwi, no ale może ta grafika jest bardziej taka sugestywna w tej nowszej wersji. Także na początku sobie sprawdzimy ten remake. Także tak się prezentuje okładka. Tutaj widzicie tył Konami Bloober. Po otwarciu płyta z tym z napisem skierowanym do Jamesa Sunderlanda, głównego bohatera gry. A tutaj taki fajny smaczek, bo jest alternatywna wersja tej okładki, czyli widzicie, jest nawiązanie. Oryginalna okładka wygląda tak, a nawiązanie jest właśnie do tego oryginału sprzed 21 lat, gdzie jak sobie zamienimy ten cover, to możemy właśnie mieć taką wersję nawiązującą właśnie do tamtej edycji. Widzicie, jest teraz to samo. Nawet tutaj brzeg, tutaj brakuje jedynie tego, bo oczywiście ten oryginał wyszedł na PlayStation 2. Także tak to wygląda, fajny smaczek jakby dla fanów. Tu też tył, też jest bardzo podobny. A oryginał swego czasu, no, w takim kartonowym sleeve'ie. Już widzicie, trochę podniszczony. Przeszła ta gra swoje. No i wtedy tak to wyglądało. Tutaj płyta z grą, oczywiście PS2, DVD. A tutaj jeszcze był taki fajny dodatek, bo był cały, jest film na DVD. Tutaj making of, czyli jak robiono Silent Hilla 2. Materiały ze studia Konami. Wtedy Team Silent, w ogóle osobny team zajmujący się tylko Silent Hillem. Tutaj bardzo fajne też arty w środku. Naklejka Welcome Back, oczywiście to też jest nawiązanie do pierwszej części, chociaż ta fabuła i to wszystko to jest wiadomo, że coś innego. Tutaj książeczka ze sterowaniem, widzicie pad DualShock 2, karta pamięci, także stare dobre czasy. Wyjaśnienie całego menu, całej klawiszologii, fabuła, nawet tutaj opisy postaci, przedmiotów, w ogóle całe lore jakby gry, twórcy. Także takich rzeczy też już się nie robi, a szkoda. Oficjalny soundtrack był, oficjalna książka do pomocy, czyli poradnik, tak. No i to wydanie oczywiście też cały czas zyskuje na wartości. Już w tym momencie to jest jakieś tam, w ogóle gry z serii Silent Hill zyskują bardzo na wartości, także każda z części, naprawdę to wszystko idzie w górę, to warto sobie to trzymać, mieć jakby w swoich zbiorach, jak ktoś jest fanem Silent Hilla. No i tutaj sobie z powrotem zrobimy tą wersję tak jak było w oryginale. Także taki unboxing, standardowa wersja PS5, remake od Bloobera i oryginalna z 2001 roku od Konami, jeszcze na PlayStation 2. To by było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.